Wydaj 500 rupii, aby zaoszczędzić 50 tysięcy w przyszłości. No takie stwierdzenie brzmi jak reklama aborcji albo jak reklama energooszczędnego sprzętu domowego. No tak jak powiedziałem, jest to reklama aborcji dotycząca pojawiająca się hasło reklamowe pojawiające się na wielu indyjskich klinikach, które w ten sposób zachęcają do wykonywania badań prenatalnych. Badań, które mają ustalić przede wszystkim płeć płodu dziecka i ewentualnie doprowadzić do aborcji. Oczywiście, rzecz jasna, usuwane są dziewczynki. Dlaczego? Dlatego, że znaczna część indyjskiego społeczeństwa wciąż jest postrzegana jako obciążenie dla rodziny. Dziewczyna, za dziewczynę trzeba tak naprawdę, jak to się mówi, kwiat pielęgnowany w ogrodzie sąsiada. Przez stulecia indyjska kobieta realizowała swoją społeczną przydatność wyłącznie przez dwie role: żony i matki. Matki syna, trzeba to zaznaczyć wyraźnie. I współcześnie coraz więcej młodych kobiet dokłada do tego jeszcze karierę zawodową. Panny młode wciąż słyszą jednak od gości weselnych przede wszystkim: obyś była matką tysiąca synów. Nie ma chyba drugiej takiej kultury, która tak jak hinduska idealizowałaby macierzyństwo. Od starożytności standardowym błogosławieństwem dla panny był po prostu tak naprawdę męski potomek, który stanowił nie tylko potwierdzenie społecznej przydatności kobiety, ale też był gwarancją jej utrzymania w przyszłości w razie śmierci męża. Pragnienie posiadania wyłącznie męskich potomków utrzymuje się jednak także we współczesnych Indiach i prowadzi do tysięcy indywidualnych dramatów i poważnych problemów demograficznych w skali całego kraju. Dlaczego? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Zgodnie z tradycją, w chwili zamążpójścia dziewczyna opuszcza bowiem na zawsze swoją rodzinę, a jej dzieci należeć będą do rodziny męża. Te 50 tysięcy rupii to z reklamy klinik, to jednak nie koszt utrzymania i wykształcenia, to także kwestia posagu, który rodzice dziewczynki muszą gromadzić niemal od dnia jej urodzin, żeby można było ją dać panu młodemu. Podobnie jak arabski mar, posag, miał być dla hinduskiej dziewczyny gwarancją do ostatniego życia w nowej rodzinie oraz zabezpieczeniem na wypadek wymuszania posagu. No, w chwili obecnej to wymuszanie posagu stało się tak naprawdę problemem do tego stopnia, że w 2005 roku indyjski parlament przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej wobec kobiet, która do tego typu przestępstwa zalicza także żądanie posagu od narzeczonej lub jej rodziny, nie tylko przed ślubem. To z tego względu w indyjskim kodeksie karnym w 1986 roku pojawiła się nowa kategoria przestępstwa – dowry det, czyli śmierć za posag, bo młode mężatki są często szantażowane przez męża i teściów groźbą odesłania do rodzinnego domu, jeśli ich rodzice nie dadzą dodatkowych pieniędzy lub nie zakupią drogiego sprzętu. Kobiety, których rodzin nie stać na dodatkowe koszty lub takie, które wstydzą się zwrócić o pomoc do rodziny, bywają zabijane przez teściów i morderstwo jest to najczęściej upozorowane jako wypadek podczas pracy w kuchni. Ponieważ sprawy te rzadko są zgłaszane policji, funkcjonariusze mają obowiązek wszczynania śledztwa z własnej inicjatywy w przypadku każdego wypadku w kuchni, zwłaszcza gdy jego ofiarą jest młoda mężatka. Mimo to, zgodnie ze statystykami indyjskiego National Crime Records, co 77 minut jedna kobieta staje się ofiarą morderstwa związanego z posagiem. No i w obliczu tej inwestycji wielu przyszłych ojców wychodzi z założenia, że lepiej będzie, jeśli córka w ogóle się nie narodzi, niż jeżeli trzeba by w nią inwestować tak duże pieniądze. Indyjskie prawo dopuszcza aborcję do 12 tygodnia ciąży, zakazuje natomiast badań prenatalnych mających na celu ustalenie płci płodu. Samo badanie można oczywiście rzecz jasna przeprowadzić. Lekarzom wolno jednak, według raportu opublikowanego na łamach amerykańskiego czasopisma naukowego Proceedings of the National Academy of Science w Indiach, na skutek społecznych preferencji płci męskiej statystycznie w ogóle zginęło ponad 10 milionów kobiet. Źródła indyjskie mówią nawet o 63 milionach kobiet dokonanych aborcji, włączając to także m.in. dziewczynki do lat 5, które zmarły między 2000 a 2005 rokiem z powodu zaniedbań związanych z ich płcią. Jakie to mogły być zaniedbania? Od choćby niewystarczająca ilość pożywienia w ciągu dnia, czy brak prawidłowego leczenia w przypadku choroby i problem z niechcianą córką rozwiązany. Beta Betty Ek Saman. Syn czy córka to nie ma znaczenia. Tak stwierdził kiedyś premier Indii Narendra Modi,
namawiając indyjskich ojców do publikowania w sieci selfie z córkami. No oczywiście urocze fotografie miały promować rządowy program, czyli Beti Bachao, Beti Pathao, czyli uratuj córkę, wykształć córkę, której celem jest uczynienie dziewcząt niezależnymi zarówno społecznie, jak i finansowo przez edukację. Ten program był w ogóle zainicjowany w 2015 roku i program obejmuje takie działania jak kampanie społeczne przekonujące o zaletach posiadania córki, szkolenia z zakresu opieki zdrowotnej, wsparcie finansowe na wsi, wiele, wiele tego typu właśnie rzeczy. W 2003 roku, to już dalej jako ciekawostkę powiem, Manish Ria, to jest reżyser i scenarzysta z Mumbai, nakręcił dramat Matur Bohmi A Nation Without Women, czyli kraj macierzysty, kraj bez kobiet, podejmujący problem właśnie tej selektywnej aborcji i zabójstw nowonarodzonych dziewczynek. Wykreował on w nim fikcyjny, alternatywny świat, w którym na skutek aborcji i zabójstw dziewczynek tuż po ich narodzeniu nie ma w ogóle kobiet. Mężczyźni cierpią z powodu seksualnego napięcia, które usiłują rozładować poprzez masturbację, oglądanie pism pornograficznych lub podziwianie występów tancerza przebranego w damskie stroje. Jedna kobieta tak naprawdę, którą ojciec wychował w ukryciu, zostaje pod przymusem poślubiona 5 braciom, pełniąc rolę nie tyle żony, co seksualnej niewolnicy. Właśnie ta dystopijna wizja przyszłości Indii nie ma szans stać się rzeczywistą zmianą patriarchalnego sposobu myślenia o kobietach. Jest bowiem ona nieuchronna. Według danych, do których dotarło mi się dotrzeć, to okazuje się, że właśnie Indie są krajem, które mają największą różnicę w stosunku liczby kobiet do liczby mężczyzn i dlatego też Hindusi bardzo często szukają żon właśnie w Indiach, bo nie mogą gdziekolwiek indziej znaleźć. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Polsce takim miastem, gdzie przeważająca liczba jest kobiet w stosunku do mężczyzn, czyli chyba na 100 mężczyzn przypada około 200 czy 150 kobiet, takim miastem jest Łódź. Dlaczego? Sprowadzili kiedyś włókniarki, było ich dłużej, więcej, więc w tym mieście, jak ktoś chce szukać żony, na pewno szybko ją znajdzie.